Cześć, w dzisiejszym wideo porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie WordPressa, jak zabezpieczyć stronę, czy to sklep internetowy na WordPressie. I moim gościem jest Piotr Kunicki, specjalista właśnie w tym temacie. Z Piotrem znamy się mniej więcej 5-6 lat, a poznaliśmy się właśnie w ten sposób, że Piotr pomógł mi odwirusować jedną ze stron moich klientów i od tamtej pory właśnie zabezpiecza też strony dla mnie. Piotr też jest autorem kanału na YouTube właśnie o bezpieczeństwie WordPressa. Od razu powiem, że właśnie link do kanału Piotra znajdziemy w opisie tego filmu. Także myślę, Piotr jest właściwą osobą na właściwym miejscu, aby tutaj właśnie pomówić trochę o bezpieczeństwie WordPressa. I pierwsze pytanie, trochę może takie przekornie, dotyczące właśnie wtyczek zabezpieczających, wtyczek bezpieczeństwa. Piotrze, czy warto używać? Czy to cokolwiek daje? Jakie są minusy? Jeśli są jakiekolwiek plusy, to jakie? Także oddaję Tobie głos i zaczynamy. Cześć, witam Was. Dzięki za wstęp. Może od razu przejdę do tematu tych wtyczek bezpieczeństwa, bo ja, że tak powiem, no jestem ich przeciwnikiem, nie będę ukrywał. Nie używam ich i staram się przekonywać moich klientów, żeby również ich nie używali. Dlaczego? No, przede wszystkim one tworzą takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, bo użytkownicy myślą, że zainstalują sobie wtyczkę i hura, i już wszystko jest w porządku, jesteśmy bezpieczni. I tak trochę usypia to ich czujność. Druga sprawa, że takie wtyczki, krótko mówiąc, działają w tym samym ekosystemie, w którym działa nasz WordPress. Czyli jakby to wyjaśnić, na jednym z WordCampów padło ciekawe porównanie, że to trochę tak, jakby bramkarz w piłce nożnej stał w bramce, obronił, no ale i tak jest gol, bo stał za linią bramkową. I dokładnie tak działają te wtyczki, czyli one nas poinformują, że jakaś infekcja jest, no ale tak szczerze mówiąc, no nic nam to nie da, bo ta infekcja już jest u nas na stronie i już działa. Także, no moim zdaniem, jest jeszcze inny aspekt, też bardzo istotny, bo te wtyczki jakby mają bardzo duże uprawnienia, gmerają tam na poziomie uprawnień i same często są podatne na ataki i dlatego no, wbrew pozorom same mogą generować niebezpieczeństwa, same mogą generować luki w zabezpieczeniach. Także tak to wygląda. Jest jeszcze aspekt prędkości, ponieważ te wtyczki generują jakby bardzo dużo śmieci, niepotrzebnych zapytań, niepotrzebnych, dużo logów. I ktoś chyba zrobił również test, że no, z tego co pamiętam też na jednym z WordCampów, chyba Aneta Rutkowska z LH zrobiła Tak, chyba badania, tak. że tak, że wtyczka WordFence chyba nawet prawie o 40% jakby pogorszyła Wydajność. prędkość, wydajność strony. Także no to jest też bardzo istotne i to jest też bardzo ważne dla moich klientów. Także no ja staram się przekonywać ich, że jednak nie tędy droga i żeby zabezpieczyć stronę, zabezpieczyć swojego WordPressa, no trzeba trochę więcej wysiłku niż tylko instalacja wtyczki. Spoko. No to jakiego tego wysiłku? Od czego zacząć? Jak dbać o bezpieczeństwo WordPressa? Okej, to ja może przejdę do takiej mojej krótkiej prezentacji. Jasne. Przygotowałem ją dla Was. Udostępnię teraz ekran. I teraz tak, mam nadzieję, że widzicie mój ekran. Tak, dalej? Tak, Widzimy, tak? jest Dobrze. spoko. No. Dobra, okej. No, to ja tutaj tylko kilka słów o mnie. To już nie będę może, że tak powiem, zabierał czasu, ale WordPressem ogólnie zajmuję się od ponad 10 lat. Od 2015 roku na swojej działalności. Wcześniej to był etat, gdzie tworzyłem motywy, wtyczki. A teraz, no tak jak już Darek wspomniał, zajmuję się tworzeniem stron na WordPressie, ale bardzo często zajmuję się właśnie usuwaniem wirusów i zabezpieczaniem stron. Tak, tutaj do Piotra kontakt też podlinkuję w opisie tego filmu, także jeśli już byłoby po ptakach i byłby problem, to Piotr właśnie zajmuje się tego typu przypadkami beznadziejnymi i robi to naprawdę dobrze, tak? Bo, no tak jak mówię, tak się właśnie od zawodowej strony poznaliśmy. Konkretnie przez Twojego bloga, bo Ty miałeś właśnie taki wpis na temat dziury w takiej popularnej wtyczce, a wtedy RODO wchodziło, to już dawno, dawno temu było i Ty właśnie pisałeś o tych dziurach w tej wtyczce i tak na Ciebie właśnie trafiłem, bo gdzieś tam właśnie mi poprzez tą wtyczkę wpadło trochę syfu. No i Piotr, Tak, że tak tak, tak. powiem, ogarnął i tak działamy sobie. No. Okej. Dobra, to przejdźmy może trochę do teorii. Będzie też praktyka, ale myślę, że warto zacząć od takich trochę danych statystycznych. No, prawie 44% wszystkich stron internetowych już używa WordPressa, więc no, jest to ogromna ilość. I druga taka informacja jest też istotna. 98% wszystkich ataków
To nie są ataki przeprowadzone przez ludzi. Czyli to nie jest tak, że jakiś tam pan Janek z bloku obok postanowił, że włamie się do ciebie na serwer i na stronę, tylko większość tych ataków, no to po prostu jest wykonywana przez boty, przez skrypty. Także tak to wygląda. I to jest też istotne ze względu właśnie na te wtyczki bezpieczeństwa, ale o tym może później. I teraz tak, te statystyki dają takie dane, że 13 tysięcy stron na WordPressie dziennie zostaje zhakowanych. Daje to liczbę około 5 milionów stron rocznie. Także no, to jest naprawdę duża ilość i warto skupić się na temacie bezpieczeństwa swoich stron internetowych, bo jednak no, jest to bardzo istotny temat. I teraz właśnie 90% infekcji pochodzi z wtyczek, czyli infekcja dostaje się przez niezaktualizowaną wtyczkę, która ma podatność, która ma dziurę, lub używamy wtyczek z no, niewiadomego pochodzenia. Ja ostatnio miałem klienta, który zdziwił się, że ta wtyczka jest taka droga, skoro on na Allegro znalazł ją za pół ceny. No i tak to niestety wygląda, że na Allegro owszem, znajdziemy tańsze wtyczki, na innych stronach również znajdziemy dużo tańsze wtyczki, ale tak do końca no, nie mamy pewności, czy poza kodem wtyczki, który ma dla nas spełnić takie zadanie, czy ten, który nam sprzedaje te wtyczki, nie umieścił dodatkowego kodu, złośliwego kodu, który potem mógł się. Pośrednik. Dokładnie, dokładnie. Także no, ja też jestem zawsze za tym, żeby jednak tylko ze sprawdzonych źródeł pobierać wtyczki, najlepiej z repozytorium WordPressa, a jeśli są to wtyczki płatne, no to ze strony producenta. A 8% infekcji to słabe lub wykradzione hasła, o tym też za chwilkę powiem. I teraz tak, no, aktualne oprogramowanie, czyli tak, prawie 52% stron korzysta z najnowszej wersji WP. Możemy sobie to zobaczyć tutaj. Nie wiem, czy będzie coś widać, ale no to pomarańczowe to jest najnowsza wersja WordPressa, a tutaj mamy stare wersje i to są tak stare, że dochodzą do wersji 5.1. Także no niestety, ale no nie wszyscy użytkownicy dbają o swoje WordPressy, dbają o aktualizację. I to jest jeden temat. Jeśli chodzi o samego WordPressa, to tutaj jeszcze nie jest tak tragicznie, bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to WordPress wydaje takie poboczne aktualizacje zwane security i one zazwyczaj, jeśli ktoś nie wyłączył tego, aktualizują się automatycznie, także to jest też bardzo dobre. Natomiast gorzej jest z wersją PHP, bo z tego co mówią statystyki, to tutaj jest jeszcze gorzej, bo popatrzmy sobie, tylko 13,3%, a tutaj na fioletowym tle mamy 14%, wersja 8.0 PHP. A 8.0 wersja PHP niestety, ale nie jest już wspierana. Także mamy to pokazane tutaj. Więc 8.0 nie dostaje żadnych poprawek dotyczących bezpieczeństwa. Także na obecną chwilę bezpieczne wersje PHP to jest 8.1, 8.2 i 8.3. I 8.1 jeszcze przez kolejnych tam 11 miesięcy będzie dostawało poprawki dotyczące bezpieczeństwa. Także Przerwę no. ci, Piotr, czyli tak, PHP aktualizujemy na hostingu, tak? Bo tu też duża część osób o tym zapomina, bo tu są osoby początkujące, gdzie tego szukać. Czyli na hostingu Dokładnie, ustawiamy dokładnie możliwie jak tak. najnowszą wersję PHP. Tak samo WordPressa aktualizujemy. I tutaj też może coś tam się wysypać, tak? No bo też, tak jak mówisz, duża część stron, jeszcze WordPressy to tam jeszcze, ale wtyczki czasami są nieaktualizowane latami i jak tutaj wersja PHP wjedzie 8.2, to tam się to wszystko posypie, więc tutaj No też trzeba niestety nie. to robić po prostu na bieżąco, tak? Nie Dokładnie, tak, że sobie niestety. siedzimy raz na 2 lata i pozamiatane. A Tak, powiedz, niestety jak ty właśnie. często aktualizujesz? Ja aktualizuję, to znaczy to wszystko, że tak powiem, to zależy, tak standardowo odpowiem. Ale jeśli mam klientów, którzy są u mnie na opiece, którzy mają strony, sklepy, które mają dużą sprzedaż, no to ja aktualizację robię co miesiąc, a codziennie używam systemu, który sprawdza, czy na stronie nie ma jakiejś wtyczki, czy wtyczki, które są obecnie zainstalowane, czy nie mają jakiejś podatności. Jeśli jest jakaś podatność, no to taką podatność staram się no, zlikwidować w przeciągu doby, tak? No bo jednak to już jest taki okres, gdzie po tym czasie już wszyscy się dowiedzą, że dana wtyczka ma podatność. No i strona jest po prostu narażona na atak przez tą wtyczkę. A Także jak tak to sprawdzasz wygląda. tę podatność? Ja używam Będę ci. Manage WP. To jest taki system, gdzie podpinasz sobie stronę internetową. No i po prostu możesz skanować codziennie swoje strony. Tam w wersji darmowej można to robić, tylko trzeba po prostu ten skan uruchomić ręcznie, no nie? Czyli codziennie trzeba wejść i te strony sobie przeskanować. A w wersji płatnej może to robić się automatycznie, także
Tak to wygląda. No i dostaję po prostu powiadomienie, że na danej stronie wtyczka taka i taka ma taką i taką podatność. Także tak to To wiesz wygląda. co, Piotr, to też podlinkujemy to narzędzie, nie? Ja sobie też zapiszę, żeby później nie zapomnieć. Tak, jasne. To mi wyślesz linka do tego, to podlinkujemy w opisie. ManageWP. Oczywiście. Dobra, No, już ci nie przerywam. standardowo, oczywiście, jeśli to jest zwykła strona firmowa czy jakiś blog, no to co miesiąc, co 2 miesiące aktualizacje wystarczą. Ale tak jak wspomniałeś, to właśnie dobrze o tej wersji PHP, bo jednak przeskok na wersję PHP 8, 8.1 są to dość duże zmiany w kodzie. I jeśli wtyczka jest nieaktualizowana przez rok, dwa, trzy, no to jest prawie pewne, że niestety, ale się wysypie i trzeba ją zaktualizować. A gorzej jest, jeśli autor ją, nie wiem, porzucił, no to wtedy po prostu trzeba poszukać innej wtyczki, no nie ma innego wyjścia. Chyba, że chcemy sami poprawiać te błędy w kodzie, ale jeśli mówimy do początkujących użytkowników, to raczej jest to niewykonalne. Ale to też taka właśnie kolejna mi się uwaga rzuciła, że instalując wtyczki też należy patrzeć na ostatnie aktualizacje, tak? Jeśli widzimy w repozytorium WordPressa, że ostatnia aktualizacja była 2 lata temu, no to raczej ten projekt już nie żyje i nie ma sensu takiej wtyczki aktualizować, bo ona tutaj już jest miną, tak? Jeśli widzimy, że Dokładnie. aktualizacja była, nie wiem, tydzień temu, nawet miesiąc temu, no to i wtyczka ma już swój czas, no to znakiem tego, że jest to projekt, który tam ma swoją ciągłość, nie? I będzie miał prawdopodobnie. No, Dokładnie tak plus jak jeszcze mówisz. noty, tak? To też dużo mówią. Jak najbardziej, na oceny też trzeba patrzeć, ale tak jak mówisz, jeśli wtyczka nie była przez, nie wiem, pół roku, przez rok aktualizowana, no to raczej na pewno no, będą z nią problemy. Tutaj jeszcze możemy mówić, bo wszystko zależy jaka wtyczka. No, są jakieś bardzo proste wtyczki, które faktycznie przez rok nie będą potrzebować aktualizacji, ale to są, że tak powiem, wyjątki. Także jak najbardziej można się tym sugerować. Jeśli wtyczka nie jest aktualizowana przez pół roku, przez rok, to warto jednak poszukać czegoś innego, czegoś, co jest na bieżąco aktualizowane. Okej, no to przejdźmy może sobie dalej. Jeśli porozmawialiśmy już o PHP i o aktualizacjach. A to teraz właśnie o tych wtyczkach bezpieczeństwa, ale to nie będę się powtarzał, bo trochę już powiedziałem. Ale Duże. tutaj i to jest jedna wtyczka, która się rzuciła mi w oczy. Hide login, nie? No bo tak jakkolwiek WordFence, przepraszam, i iTeam Security to jest mniej więcej podobne działanie, to tutaj ta hide login po prostu zmienia docelowy adres logowania, tak? Czyli nie ma tego jankowalski.pl/wp-admin, tylko możemy sobie ustawić inny adres, tak? I wtedy wydaje nam się, że mylimy tropy, tak? No, Dokładnie. że zgadywacze haseł nas nie znajdą, tak? A Dokładnie, to jednak tak nie działa. tylko że to no, niestety też tak nie działa dokładnie, jak mówisz. Ta wtyczka owszem jest bardzo popularna, bo ma dość dużo pobrań. Tylko to jest tak, chyba w pierwszym czy drugim slajdzie, jak pisałem, 98% ataków to nie są ataki przeprowadzone przez ludzi, tylko przez boty. Przez skrypty i te skrypty w ogóle nie używają adresu logowania, czyli tak jak mówisz, adresu tam bla 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 Jan Kowalski przez wp-admin, no nie? Tylko one do tych ataków wykorzystują plik XML-RPC, wykorzystują REST API i takie rzeczy, bo jest to dużo szybsze, żeby po prostu złamać hasło, znaleźć nazwę użytkownika, niż używanie formularzu logowania. Także no, wydaje mi się, że dla tych 2%, którzy próbują łamać inaczej te hasła, to ta wtyczka nie jest tego warta, bo tutaj też dochodzi taki aspekt prędkości. Zazwyczaj wszyscy spodziewają się, że pod adresem wp-admin no, będzie właśnie formularz logowania, no nie? A jeśli mamy jakiś atak i ktoś próbuje, czy jakiś skrypt próbuje wykonać kod na tym adresie, no to on teraz nie ma dostępu. Tam się wyświetla strona 404, nie ma takiego adresu pod wp-admin, tak? Czyli on jakby potrzebuje dużo więcej czasu, żeby request jest wysyłany i dużo więcej czasu upływa i jakby zwykły atak, który miał służyć do zgadnięcia hasła, może się zmienić w atak DDoS, no nie? Czyli taki atak, który jakby ubije naszą stronę przez jakby ciągłe wykonywanie zapytań. I to jest też, no, rzadko się o tym mówi, ale to też może powodować właśnie ta wtyczka. Inna sprawa, że są inne wtyczki, które jakby korzystają z tego adresu standardowego wp-admin. I jeśli my teraz dzięki wtyczce WPS hide login zmienimy tą ścieżkę, no to te wtyczki też przestaną działać. Także no, ja również nie polecam. No, wydaje mi się, że chyba tylko dla takiego bezpieczeństwa, jeśli chcielibyśmy ukryć przed użytkownikami, przed ludźmi, że nie mamy tego adresu logowania
pod URL-em wp-admin. To jest tylko taka jedna, wydaje mi się, że Ale to funkcjonalność. jeszcze w tej prezentacji pokażesz, nie? Jak zabezpieczyć stronę logowania, także Tak, spokojnie. dokładnie. Do Nie strony. będziemy straszyć, nie będziemy mówić, czego nie robić, ale tutaj Piotr po to jest, żeby pokazać, co robić. Dokładnie. Tak, czyli o tych wtyczkach to już mówiłem, o znacznie spowolnieniu z naszej strony i produkcji tak zwanych śmieci, bazy danych, gdzie zainstalowany jest WordPress czy iThemes. Mówię o bazach danych, gdzie naprawdę jest duży ruch, no jednak zajmują bardzo dużo miejsca i to wszystko jest napchane, no można powiedzieć, że śmieciami, bo jednak one logują bardzo dużo rzeczy. Jeszcze jedna sprawa jest taka, bardzo dużo infekcji już usunąłem ze stron i bardzo dużo tych stron miało zainstalowanych właśnie WordFence'a czy wtyczkę iThemes, więc no, moim zdaniem te wtyczki niestety, ale nie pomagają, nie działają, a wręcz może trochę szkodzą. Tak bym to podsumował. Okej, okay, teraz myślę, że możemy sobie porozmawiać ogólnie o dostępach do WordPressa. No wiadomo, takie rzeczy jak używanie mocnych haseł, to myślę, że o tym nie muszę wspominać. Nie używanie loginu admin, chociaż szczerze mówiąc, nadal to się zdarza i nadal mam klientów, którzy logują się właśnie za pomocą tej nazwy użytkownika admin. I tu warto na pewno przemyśleć weryfikację dwuetapową, dwuskładnikową, bo to jest jak najbardziej też przydatna rzecz. Ale bardzo istotne jest to, żeby bezpiecznie przesyłać nasze dostępy do strony internetowej. Bo często jest też tak, że nie wiem, wysyłamy to w zwykłej wiadomości mailowej, wysyłamy login, wysyłamy hasło, wysyłamy wszystkie dostępy do serwera, do hostingu, a jednak treść maila bardzo łatwo podejrzeć. Także no, tutaj też chyba na pierwszym czy drugim slajdzie była informacja, że 8% ataków właśnie Tak, było. to właśnie przez te właśnie wykradzione dostępy. Także ja tutaj proponowałbym albo taki serwis PrivNote, gdzie możemy sobie stworzyć bezpieczną notatkę i ta notatka, powiedzmy, jest kasowana, jeśli adresat odczyta tą wiadomość. To też Także podlinkujemy. jasne. Także to jest też bardzo dobre rozwiązanie. Dodatkowo tą notatkę można zabezpieczyć hasłem i powiedzmy, że link do notatki wysyłamy mailem, a hasło wysyłamy jakimś innym kanałem typu, nie wiem, WhatsApp czy SMS, Messenger, nie? czy No. SMS, cokolwiek. I tutaj też właśnie, tak jak mówię, dobrze jest wysyłać te dostępy, tak, że tak powiem, na raty, czyli powiedzmy, że SMS-em, powiedzmy, że mailem wysyłamy login, a hasło wyślemy jakimś najlepiej szyfrowanym komunikatorem, takim popularnym szyfrowanym komunikatorem, gdzie komunikacja szyfrowana jest na przykład WhatsApp, czyli możemy hasło sobie wysłać przez WhatsAppa, a login mailem, no nie? I wtedy to jest na pewno dużo bardziej bezpieczne niż przesyłanie wszystkiego za pomocą maila. Że tak to wygląda. I myślę, że możemy przejść do praktyki. Na początek właśnie wyłączymy sobie ten plik XML-RPC, który jak już wcześniej tam gdzieś wspominałem, że on właśnie głównie służy do tego, żeby łamać hasła w WordPressie. I tak, i te zmiany, które wykonamy, będą się odbywać w pliku htaccess. Czyli jest to właśnie taki plik, teraz też jeszcze no, nawiążę do tych wtyczek bezpieczeństwa. Te wtyczki bezpieczeństwa jakby działają już w momencie, kiedy działa WordPress, a plik htaccess działa wcześniej, bo jest to plik konfiguracyjny serwera, hostingu, nie? Czyli najpierw ładuje się wszystko to, co jest w pliku htaccess, a dopiero potem ładują się wtyczki, więc to jest jakby to miejsce, gdzie możemy dużo zabezpieczyć, dużo zmian wprowadzić, które wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo naszej strony. Także właśnie ten plik będziemy edytować sobie dzisiaj i wyłączymy XML-RPC. Do czego służy w ogóle XML-RPC? Służy do zdalnego wykonywania czynności, czyli na przykład na dostęp do naszego WordPressa za pomocą zewnętrznej aplikacji, czyli na przykład mamy jakąś aplikację mobilną i chcemy sobie po prostu naszego bloga administrować za pomocą aplikacji mobilnej. No szczerze mówiąc, nie wiem, czy ty tego używasz, ja tego nie używam i nie znam żadnego z moich klientów, który by z tego korzystał. Nie zdarzyło się. Nie zdarzyło się. No właśnie, i dlatego warto jak najbardziej to przemyśleć. No to służy jeszcze właśnie do pingbacków, ale teraz to już też one nie są już zbyt często używane, także no, na pewno warto przemyśleć wyłączenie tego pliku, bo wpłynie to pozytywnie na prędkość naszej, Jezu, przepraszam, na bezpieczeństwo naszej strony internetowej. I teraz tak.
Czyli tak, żeby sprawdzić w ogóle obecny stan, czyli jak wygląda sytuacja z naszym plikiem XML RPC, możemy wejść na taką stronę. Mamy powiedzmy jakąś stronę przykładowego klubu tam sportowego, w którym tam kiedyś też grałem w siatkówkę, zdarzyło mi się i teraz tak, xmlrpc.blog. Myślę, że te strony możemy też tam gdzieś podlinkować w opisie filmu. I wchodzimy na stronę, którą chcemy sprawdzić. Kopiujemy sobie adres URL, wrzucamy tutaj. OK, i mamy informację, że nasza strona przeszła pozytywnie test, czyli że tak jak właśnie jest tutaj napisane, możemy używać aplikacji mobilnych z tym adresem, czyli krótko mówiąc, plik XML RPC jest dostępny i działa. No ale niestety nam chodzi o to, żeby on nie działał, więc musimy go zablokować. I żeby to zrobić, połączymy się po FTP z naszym serwerem, z naszą stroną. I teraz tak, tutaj mamy plik htaccess, a tutaj mamy też w tym samym, na tym samym katalogu mamy nasz plik XML RPC i chcemy go zablokować. I teraz tak, otwieramy sobie plik htaccess. Ja tutaj sobie już kilka reguł rzuciłem, żeby było szybciej i dodamy taki fragment kodu do naszego pliku htaccess. To Na ten samym fragment końcu. kodu też damy w opisie, ja sobie zapiszę, nie? Tak, jasne, będzie na pewno wygodniej niż przepisywać go. I teraz tak, tutaj sobie dajemy to na sam początek naszego pliku. I dokładnie mamy tutaj w opisie, czyli odnosi się ten kod do tego pliku XML RPC, bo jesteśmy jakby w tym samym katalogu. I po prostu blokujemy dostęp dla wszystkich, czyli nikt nie będzie mógł w stanie tego pliku otworzyć, z nim się połączyć. Ewentualnie jest, że tutaj jest taka możliwość, moglibyśmy zostawić dostęp tylko dla danego adresu IP, czyli na przykład, że nie wiem, tylko nasz adres IP, tylko nasz komputer mógłby się z tym plikiem łączyć, ale no, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Także sobie teraz to zapiszemy. Okej, i teraz tak, i ponownie odświeżymy tutaj stronę, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Tak, i teraz jest w porządku, bo test Tak. nie jest pozytywnie, Jasne. mamy po prostu błąd 403, czyli dostęp zabroniony. Tak. I dzięki temu już przez plik XML RPC nie powinniśmy żadnego ataku na naszej stronę, no nie powinien się wydarzyć. OK, przejdźmy sobie dalej do naszej prezentacji. Teraz pomówimy trochę o logowaniu, czyli jak właśnie nie instalować wtyczki, która wyłączy, podmieni adres URL, tylko powiedzmy, możemy to zrobić inaczej. I teraz tak, dokładnie tutaj też właśnie o tym właśnie miałem mówić, ale to już było powiedziane. I bardzo prosta sprawa jest, jeśli mamy stały adres IP. No bo wtedy po prostu ten adres IP zostawiamy, a wyłączamy ten plik dla wszystkich pozostałych. I to jest świetne rozwiązanie, tylko że no niestety nie wszyscy mają stały adres IP, ale o tym później. Czyli teraz tak, tutaj mamy taki kod. I znowu ponownie sprawdzimy sobie, jak to wygląda obecnie. Czyli teraz po prostu wchodzimy sobie przez WP admin i mamy formularz logowania. Tak, wszystko działa. OK, ale dodamy sobie taki kod, który nam. O, momencie, bo to mam dwa pliki otwarte. Oczywiście ten kod może zostać, on służy do tego, co zrobiliśmy wcześniej, czyli zostawiamy. A poniżej wkleimy sobie ten kod i tutaj mamy już plik WP login, bo tym plikiem się będziemy zajmować i też jakby usuwamy dostęp do niego, ale zezwalamy na dostęp z tego adresu IP. Ja sobie to zapiszę, bo to nie jest mój poprawny adres IP, bo to jakiś jest przykładowy, ale zapiszę sobie, żeby wam pokazać, co się stanie. I teraz tak, plik Ja jest. sobie to piszę i ten kod też tutaj właśnie wstawimy w opis. Tak. Dobra. Okej, odświeżymy stronę. Będzie kod do HTA, co jest tak samo. Dobra. Tak, sobie tylko sprawdzę, czy wszystko jest okej. Tu Piotr sprawdza, teraz się prosi w międzyczasie kliknąć w kanał Piotra w międzyczasie i zasubskrybować po więcej. Tak, oczywiście. Jeśli chcecie więcej informacji na temat właśnie bezpieczeństwa, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Okej, teraz musieliśmy chwilkę poczekać, może jakiś cache.
Ale teraz wygląda tak, że nie mamy w ogóle dostępu do naszego pliku WP-admin, nie mamy dostępu do formularza logowania. Czyli mamy w ogóle zablokowaną stronę. Ale nie ma się co martwić, sprawdzimy sobie nasz adres IP, żeby to zrobić. Możemy po prostu wejść na stronę What's my IP address. Tak. Tak, teraz właśnie zezwolimy temu naszemu stałemu adresowi IP się logować tylko. I Dokładnie. już w ten sposób wytniemy innych. Dokładnie. No, w sumie tutaj już jest nasz adres IP publiczny. Także dodamy sobie go tutaj. Zapiszemy. I teraz jeszcze jedna uwaga. Jeśli, nie wiem, powiedzmy, mamy kilku administratorów, no i oni wiadomo, mają różne adresy IP, bo łączą się z różnych po prostu komputerów, z różnych sieci. To możemy poniżej dodać kolejnego administratora albo powiedzmy, nie wiem, edytora. Tak, tutaj będzie. Okay, i tutaj oczywiście on musi nam podać swój adres IP, bo ten nie będzie taki sam. Okej, okay, czyli dodaliśmy sobie kolejne adresy IP i zapiszemy sobie ten plik. Teraz, jeśli wrócimy na naszą stronę, wpiszemy adres wp-admin. To mamy ekran logowania, a wszyscy pozostali użytkownicy zobaczą to jak poprzednio dostęp zabroniony i błąd 403, czyli mamy bardzo dobrze zabezpieczony ekran logowania do naszego WordPressa. Wróćmy sobie do naszej. Tak? Tak jest. Przerwałem Nie, cię. nie, właśnie chciałem powiedzieć, że super. Okej. Okay. I dobra, tylko tak jak wspomniałem, no to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli mamy stały adres IP. Super. Jeśli mamy zmienny adres IP i nie wiem, ten adres się nam zmienia raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie, to też nie jest jakiś wielki problem. No po prostu co 2 tygodnie czy co miesiąc musielibyśmy wejść w ten plik htaccess, edytować go i zmienić ten adres IP. Ale jeśli mamy zmienne IP, zmienia się ono codziennie, co 2 dni, no to już jest bardziej uciążliwe i dla takich użytkowników, którzy mają właśnie tak często zmieniony adres IP, proponowałbym inne zabezpieczenie. I tak zwane dodatkowe uwierzytelnianie. I też dodamy to do pliku htaccess. I teraz. Dobrze, ja sobie piszę dodatkowe uwierzytelnianie. I teraz tak. Mamy tutaj taką regułę, która również odnosi się do pliku wp-login. Tylko teraz tak. To sobie usuniemy, bo jednak to jest działanie na tym samym pliku, więc albo mamy stały IP i blokujemy w ten sposób, Tak. albo mamy po prostu zmienny IP i wykorzystamy tą metodę. Tylko teraz tak, tutaj jeszcze nic nie będzie działać, bo możemy sobie tak tylko prześledzić, że to jest informacja, która się wyświetli dodatkowo przed jakby wpisaniem loginu i hasła po wejściu na stronę WP-admin. Tylko, że tak, tutaj no jest to. No, troszkę trzeba, że tak powiem, już się więcej poświęcić czasu, żeby to zrozumieć. Tutaj mamy ścieżkę do pliku, gdzie mamy właśnie ustawione ten username i hasło. Ale jeszcze nie mamy tej ścieżki, bo jeszcze w ogóle nie mamy tego pliku. Czyli no, na początek musimy go utworzyć. I teraz tak, wejdziemy sobie na taką stronę. Powiedzmy htpassword generator. I weźmy sobie na przykład, no powiedzmy, że ten generator. I na potrzeby testów utworzymy sobie jakieś bardzo proste username i hasło, powiedzmy test i test raz, dwa, trzy. Oczywiście takich haseł nie używajcie, ale to tylko na potrzeby edukacyjne. Tak, I klikamy sobie. szkoleniowe. Tak, i klikniemy sobie generate htpasswd file. OK. I teraz wygenerował nam się tutaj taki kod. Tutaj mamy nasz username, a tu mamy hasło, ale w takiej formie zaszyfrowanej. I całą tą treść musimy sobie właśnie dodać do pliku htpasswd. Czyli wchodzimy sobie teraz na naszego klienta FTP. I tutaj mamy nasz główny katalog. Ogólnie ten plik htpasswd powinien być gdzieś wyżej, powinien być na przykład tutaj w katalogu websites. Najlepiej by było, ale ja tutaj mam dużo innych stron, więc może tak na przykład, dla przykładu, dla edukacji,
zostaniemy w katalogu głównym, bo to kwestia tylko, żeby potem po prostu podać inną ścieżkę. I tutaj utworzymy sobie ten plik. Nazwiemy go właśnie PASWD. Ta nazwa też nie jest aż tak istotna. Może on się nazywać inaczej. To jest standardowa nazwa. Ważne jest to, że musi mieć kropkę przed nazwą pliku. Teraz tak, otworzymy sobie ten plik i wklejamy to, co zostało wygenerowane. Napiszemy sobie nasz plik. I jest OK, tylko teraz no, musimy jakoś dowiedzieć się, co tutaj wpisać, jaką ścieżkę tutaj wpisać. I ja mogę Wam pokazać, jak to zrobić. Albo możecie też zapytać support swojego hostingu, bo bez problemu powinien Wam to powiedzieć, czyli jaka jest ścieżka Ale zróbmy taki serwera. właśnie Ale tutaj zróbmy to tak, szkoleniową ścieżkę testową. czyli jesteśmy w katalogu, gdzie jest nasza strona, gdzie są katalogi WP Admin, WP Content. Stworzymy sobie jakiś nowy plik PHP o nazwie powiedzmy get.php. I tutaj, tak jak chyba wspomniałem na prezentacji, damy sobie taki kod, który właśnie wyświetli nam ścieżkę serwera. Zapiszemy to. To oczywiście też dobrze byłoby dodać dla naszych widzów. Zapiszemy sobie to i teraz tak, ten plik nazywa się get.php, więc żeby go wywołać, musimy wejść na naszą stronę internetową, którą mamy tutaj. I wpiszemy sobie właśnie get.php. OK, i dzięki temu mamy dokładną ścieżkę, w którym momencie na serwerze, w którym miejscu na serwerze jesteśmy. Kopiujemy sobie tą ścieżkę, wracamy do naszego pliku htaccess i podajemy ją tutaj. Tak, ale na końcu musimy dodać oczywiście nazwę naszego pliku htpasswd, czyli tą nazwę bez odstępu. Tak, ok. I teraz zapiszemy sobie to. Chwilkę poczekamy, bo coś dzisiaj chyba nasz serwer odmawia posłuszeństwa. Ok, spróbuję. I teraz tak, plik mamy zapisany i próbujemy się zalogować, czyli wchodzimy standardowo na taki URL WP admin. O, i wygląda na to, że działa. Mamy dodatkowe uwierzytelnianie przed, jakby w ogóle przed ekranem logowania. Musimy dodać dodatkowe poświadczenia, czyli wpisujemy sobie test, zróbmy cośkolwiek błędnego, tak żeby sprawdzić, czy to działa. No i próbujemy zalogować, nie działa. Możemy próbować na Do dwukrotnym usranej pisaniu. śmierci. Test, tak. Moment, to był test raz, dwa, cztery, tak? Dobrze pamiętam. Dwa, trzy. O. Tak, co kojarzę. Tak. O, i teraz mamy ekran logowania do naszego WordPressa i wszystko jest w porządku. I mamy dodatkowe zabezpieczenie logowania dla tych, którzy mają zmienny adres IP. I to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że to ostatnie zabezpieczenie było najtrudniejsze i trochę jednak wymaga od Was uwagi i A to przekleimy tutaj umiejętności. te wszystkie kody, które mówiłeś. Tak. Oczywiście, no, to tak jak wspomniałem, no, to jest dopiero początek. Jest jeszcze dużo, bardzo dużo metod. Warto też zadbać o uprawnienia naszych plików, katalogów na WordPressie. Dużo, dużo zmian warto również dodać do plików wp-config, żeby zabezpieczyć na przykład edytor wtyczek, edytory kodu, bo to są jednak miejsca, gdzie też bardzo często, no bardzo często są podatne na ataki. Także, no jeśli jesteście zainteresowani tematem bezpiecznych i szybkich stron na WordPressie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A A jeszcze tobie tylko chyba. takie pytanko, Piotrek. Jaki ma wpływ wybór hostingu na bezpieczeństwo WordPressa? Bo na przykład niektóre hostingi oferują na przykład separację, nie, serwisu, jeśli mamy tam kilka domen. Tak, Czy to jest realne, że tak powiem, zabezpieczenie, czy tylko taka, no, myślę, że tak, wydmuszka? jak najbardziej. Dobrze, że wspomniałeś, bo w sumie o tym zapomniałem, ale hosting też jest bardzo istotny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo są hostingi, które właśnie tak jak mówisz,
umożliwiają separację domen. Ktoś ma, nie wiem, 10 stron, 15 stron internetowych na jednym hostingu. No i niestety, ale ta jedna została zaniedbana, nie wiem, nie aktualizowaliśmy wtyczek i infekcja pojawiła się po prostu na tej stronie. Jeśli nie mamy separacji, no to niestety, ale bardzo łatwo ta infekcja może przenieść się na 15 pozostałych stron, także no jest to bardzo istotne. I są hostingi, które dbają o bezpieczeństwo, również sami jakby wdrażają zasady bezpieczeństwa i różne takie reguły, a są hostingi, które no wiadomo, nie za bardzo się tym przejmują, także wybór hostingu też jest bardzo istotny, jeśli chodzi o No a bezpieczeństwo. tak, jeśli chodzi z Twojej strony subiektywnie, już teraz bez żadnej reklamy, to jest czysto spontaniczne pytanie. Subiektywnie, bez żadnej reklamy, na pewno mogę polecić lh.pl, na pewno mogę polecić CyberFox i ogólnie ATT Host też dba o bezpieczeństwo. To z takich, że tak powiem, które ja używam, takie hostingi, których używają moi klienci. To te trzy jak bardziej mogę polecić. Tak, tutaj partnerem kanału jest właśnie m.in. CyberForce, który wymieniłeś i tam obecnie przy instalacji WordPressa jest jeden checkbox do zaznaczenia właśnie do separacji, także to też nie jest już skomplikowane, można to zrobić tak jak mówię, jednym checkboxem. Tak jak tutaj Piotrek udostępnił slajd, tak właśnie prezentuje się właśnie jego kanał, także zachęcam do subskrybowania po więcej. Piotr właśnie uczy na temat szybkości i bezpieczeństwa WordPressów, także wszystko. Dane też kontaktowe w razie draki do Piotra są w opisie i wszystkie kody, które Piotr tutaj wymienił również, tak? Także to wszystko sobie posegregujemy z Piotrem w opisie, żeby było w miarę czytelne. Jasne. I dziękuję Ci, no bo to przede wszystkim tego słowa zabrakło z mojej Ja strony, bo to kupa również wiedzy. dziękuję. Mam nadzieję, że wasze WordPressy chociaż trochę będą bardziej bezpieczne dzięki temu. A tak jak wspomniałeś, Darek, jeśli ktoś będzie miał problem, ktoś będzie potrzebował rady, to zapraszam do kontaktu. I łapeczka w górę. Jak ty łapeczek się uzbiera dużo, to zaprosimy Piotra jeszcze. Wybierzemy temat, może właśnie a propos szybkości strony. Także teraz jest ten moment na waszą aktywność. Dobra, dzięki Piotr jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej. Dzięki, cześć, pozdrawiam.